Dzień dobry, cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie, to jest The Battle Cats, kolejny odcinek, słuchajcie, jeżeli jesteś nowy, oczywiście nie zapomnij stawienia subskrypcji, przy okazji dobijmy do 100 łapencji. I tak, dzisiaj mamy odcinek numer 4. Z tego co widzę, generalnie gram w inny dzień niż ostatnio. Z tego co widzę, mamy jakąś kapsułę tutaj nową, więc ją sobie wydropmy. Jestem ciekawy sam, co nam fajnego wyleci z niej. Uwaga, uwaga, jest kręcone. I co tutaj mamy? Co to jest w ogóle? Co to jest? Cat Energy. Okej, to jest chyba. Co to jest w ogóle? Możemy to na expa przełożyć, ale to jest niemalże niewarte. No i znaleźliśmy to sobie deku. Nic fajnego nam nie wydropiło. No to co, lecimy z bezbędnego tej przedłużania. Kotyły muszą podbijać świat. I lecimy tutaj z kolejną lokacją. Właśnie. Jestem ciekawy, czy będę pamiętał nasze taktyki. Wydaje mi się, że tak. Przy okazji dziękuję Wam bardzo serdecznie za mega super odbiór tej gry. Naprawdę ta gra Wam się mega podoba. Mimo, że nie robi może jakichś super wyświetleń, ale naprawdę widzę po komentarzach, że dużo osób z Was pisze, że nigdy nie kończ tej serii i tak dalej, więc bardzo się cieszę, że się Wam nowe serie u mnie podobają. Jak wiecie, dla osób, które śledzą dłużej kanał, teraz troszeczkę eksperymentuję, troszeczkę więcej będzie gierek mobilnych, ale oczywiście nie będziemy zapominali o naszych starych tytułach. Dobra, myślę, że sobie naszą bazę do kolejnego levela postaramy się zupgrade'ować. Dobra, mamy level trzeci. Okej. Myślę, że do czwartego levela, z tego co widzę, to możemy śmiało tutaj zupgrade'ować, z racji tego, że tutaj nic się nie dzieje, jak widzicie. Baza jest w ogóle bardzo blisko, więc nam praktycznie nic nie mogą zrobić. Dobra, level czwarty, w ogóle działko mamy dotąd, więc w teorii mógłbym teraz posłać działkę i wyeliminować większość tych jednostek. Dobra, poczekamy sobie jednak, może na czekajcie. Ja bym w ogóle chciał drugą stronę. O, pana ninja bym chciał. I pana z długą szyją. Dobra, za chwilę może te działki palimy, albo i nie. Ej, naprawdę idzie bardzo easy póki co. Bardzo, bardzo easy. I tutaj z tego co widzę, już za niedługo będziemy mieli tę krainę. O kurcze, jednak nie, jednak świniak przyszedł. Jejku, ten świniak tutaj mnie wydygał trochę. Znaczy ja się wydygałem tego świniaka. O kurczaki. Tego się nie spodziewałem. Dobra, tutaj armia kotełów. Zobaczcie, tutaj kot ninja, kot z siekierą. Wszystkie te koty lecą, żeby ubić świniaka. Dobra, myślę, że nabijemy sobie za chwilę kolejny level. Level piąty. O właśnie, w tym momencie. I kolejny levelek. Myślę, że to nam przyspieszy jak najbardziej bazę, znaczy bazę, co ja też gadam. Przyspieszy nam przyjęcie bazy wrogia, to miałem na myśli. Oj, tutaj świniak został ubity, jak widzicie. I myślę, że tym tutaj atakiem, tą szarżą tutaj dokładnie wygraliśmy Wiktory. Pięknie. Dobra, start, lecimy dalej. Indie tym razem będą, więc też ciekawie. Dobra, taktyka oczywiście tak jak zwykle, w ogóle tutaj widzę, że jest zdecydowanie dłuższa mapa. Ale myślę, że tam nie będzie przeszkadzała jakoś mega. Dobra, pierwszy kotł taki wiecie, żeby był jakikolwiek. Dobra, kolejny levelek. Dobra. 160, 180, 180. Dobra, lecimy sobie tutaj. Kolejny koteł. Proszę bardzo. Ej, na razie idzie dość spoko. Te ludziki są irytujące. One, nie wiem, oni wydaje mi się, że całkiem spory damage zadają. A macie działkiem. Co ja się będę tutaj szczypał z nimi. Dobra, teraz kot ninja wkracza do akcji. Koteł normalny za 50. W ogóle ten ninja ma naprawdę mega szybki movement. Zobaczcie, jak on pomyka. Dobra, zwykłego koteła. Teraz myślę, że sobie nazbieramy na bazę, na lepszy levelek. Choć w teorii moglibyśmy tutaj. O, dobra, nieważne. Już nieważne, co było w teorii, mamy lepszą bazę. Chciałem powiedzieć, że w teorii moglibyśmy sobie zainwestować w koteły, już praktycznie zbijać ich bazę, tak jak teraz to robimy. Ale stwierdziłem, że kurczę.
Lepiej to jeszcze w bazę zainwestować. Leci topornik. Topornik to jest chyba jednostka, której najrzadziej używam, tak mi się wydaje. O nie, znowu ten hipopotam, no nie, najgorzej. Te hipopotamy są mega irytujące w tej gierce. Pamiętam, że ostatnio się trochę z nim męczyliśmy. Dobra, to poczekam na naszego leżącego, pięknego, człapiącego się żółwiokota. Dobra. Leć, żółwiokocie. Jak on wygląda w ogóle. Masakra. Ej, nie możemy tego hipopotama ubić, najgorzej. Dobra, kolejny koteł. Leć, leć tutaj, żółwio kocie. I kolejny koteł. 50. I kot ninja, z naszym tutaj szybkim movementem. Naprawdę, on jeszcze wyprzedzi tego tutaj koteła. O, jest i nasz tutaj kotożółw. Ten kotożółw tutaj myślę, że rozwali system. Dobra, lepsza baza, szybko, szybko koteły, produkujcie się. O, dobra. Ten, jak mu tam, hipopotam. Jak mu tam. Hipopotam został, kolejny hipopotam, what the hell. Chciałem powiedzieć, że został wyeliminowany i że mamy teraz spokój, ale tutaj kolejny jest. Najgorzej. Najgorzej. Dobra, lećcie koteły, lećcie. Tutaj posyłam takie, widzicie, paczki takie, może tak powiem, czyli długi i podstawowy. Dobra, kot ninja leci do akcji. Myślę, że musimy sobie nazbierać chyba na kolejnego kotożółwia, bo tutaj będzie mega ciężko się przebić przez tego hipopotama. Więc kolejny kotożółw leci do akcji. Chociaż zanim on się tam doczłapie, to nie wiem, czy tutaj nie przyjmiemy tej bazy. No nic, za chwilę się okaże wszystko. Dobra, mamy winek. Tutaj już na nic nie grozi tak właściwie. Dawać, zbijajcie tutaj pięknie. Mamy victory, 4400 expa i mamy normal kary, cokolwiek to jest. Dobra. Teraz pora na upgrade'iki. Jak widzicie, nie robiliśmy ich wcześniej. Mamy nowego kota w ogóle, Cowcat, jakiś cowboy. Co to jest w ogóle? Krowokot. To niezły krowokot. Zupgrade'ujmy go trochę, mimo że nie wiem, czy będę nim grał. Koty specjalne, koty super rzadkie. Czy tutaj się coś zmieniło? Nie, tutaj się nic nie zmieniło. Dobra, back. Specjalne koty. O, ty, mamy sumo koty. Za 150 karmy, jeszcze tyle nie mam niestety. Ale możemy sobie na przykład dać więcej. Właśnie się zastanawiam do czego. Dex, panie, cat energy, ja to mam. Okej. Okay. Dajmy sobie może na przykład. Czekajcie, szukam tego. O, właśnie tego. Czyli upgrade'ik do szybkości produkcji kotów. Co my tu mamy jeszcze? Mamy range'a, to nie. Weź może zupgrade'ujmy te podstawowe koteły na level 6. Wydaje mi się, że to będzie całkiem rozsądne. No i dobra, i lecimy sobie z kolejną bitką. Teraz Nepal będziemy atakować. Myślę, że zaczniemy sobie tradycyjnie w ogóle. Wyczułam, że tutaj będzie znowu coś w pokroju tego świniaka albo hipopotama. Jakaś jednostka mega irytująca. I oczywiście jestem gałganem, bo zapomniałem naszego krowokota tutaj jakby no zapodać, że tak powiem. Umieścić w naszym party. Ale myślę, że jeżeli nie w tym odcinku, to w kolejnym krowokot wkoczy do akcji. Dobra, a propos wkraczania do akcji, tutaj leci długi nasz piękny koteł. Dobra. Level 3. Tutaj mamy podstawowego koteła i długiego. O nie, znowu te ludziki głupie. Dobra, szybko, żeby ninja kot był. Albo potraktujemy może ich z tego działka. A jolo. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, obstawiam, że nie. O, i topornik. Jak już tutaj jednostki ofensywne, to jednostki ofensywne. Dobra, teraz moim celem będzie ulepszenie tutaj naszych kotełów, naszej bazy kotełowej na czwarty level. Dobra, tak jak teraz w tym momencie. 50, 100. I idą nasze koteły. O nie, znowu świniak. Najgorzej, ten świniak jest mega irytujący.
i mega wytrzymały. Dobra, ulepszmy sobie na przykład na level 6, proszę bardzo, naszą bazę. I leci tutaj kotem ninja. Dobra. No nie, co ja zrobiłem z tym działkiem? W ogóle nie wiem, jakoś tak odruchowo stwierdziłem, o kurczę, kliknę sobie. To był błąd. Dobra, niszczymy bazę. Ej, w sumie idzie easy. Myślałem, że z tym świniakiem się trochę pomęczymy, ale jest spoko. No nie, drugi, what the hell, drugi świniak. Wiedziałem, że tutaj będzie coś w tej mapie takiego dziwnego. No nie, że to się trochę namęczymy, ale idziemy na ilość, jak widzicie. Tutaj co chwilę wypuszczam jakieś koteły. Też spoko jest to, że tego podstawowego mamy na dość wysoki level. To też nam pewnie w dość sporym stopniu pomaga. Dobra, wyższa baza, słuchajcie, na wyższy levelek. Dobra. Tutaj mamy koteła z siekierką. I jest bita baza. I zwycięstwo 4730 expa. I mamy nowego kata, znaczy kata, kota. Co my tutaj mamy za kota? Specjalne koty. Mamy tutaj samuraj kat za 70 karmy. No niestety tyle nie mamy na chwilę obecną. Ale myślę, że niedługo będziemy mieli. I w tym odcinku, no dobrze mówię, w tym odcinku to byłoby na tyle. Dziękuję wam, że byliście, mam nadzieję, że się wam podobało. Kto dotrwał do końca, niech napisze w komentarzu kot, a ja mu przypnę serduszko. Ja tymczasem z wami się żegnam, trzymajcie się, cześć.